za to tu. Aha. Tutaj, który z was powiedział, za to te, mamy to znaczenie. Właśnie za to, że byliście cały czas wtedy, kiedy trzeba było. I za to, że jesteście gotowi, żeby w chwilach, kiedy naprawdę trzeba, służyć innym. I tak jak powiedział ksiądz proboszcz nam, bądźcie i czuwajcie, bo jesteście nam potrzebni. Dziękuję bardzo. Przy okazji jeszcze. Może komendant przeczyta, ja tylko powiem, że mówię, każdą chwilę trzeba gdzieś uwiecznić. Jest tak grawerkon, który po tej dzisiejszej rocznicy gdzieś na tej ścianie w tym budynku będzie nam przypominał, że mieliśmy taką rocznicę i takie wydarzenie. Ja przekażę tym grawerkon w ręce pana prezesa, a pan komendant jeszcze go odczyta. Ochotnicza Straż Pożarna w Koźle. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, działacze Związku Ochotniczych Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Z okazji 72. rocznicy powstania Waszej jednostki składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wypełnianie strażackiej powinności wobec ojczyzny i jej obywateli. To ważny i zaszczytny jubileusz. Życzymy Wam, aby działalność w strażackich szeregach była źródłem satysfakcji i spełnienia aspiracji. Dobre zdrowie i wszelka pomyślność niech wspierają Wasze poczynania osobiste, zawodowe i społeczne. Podpisał wójt z Mielikowym Kronczklama i to będę bez podmieniu. 15. Panie Wójcie, Panowie Komendanci, drodzy goście, Szanowni Mieszkańcy. W imieniu odznaczonych, wyróżnionych i własnych chciałbym bardzo serdecznie podziękować za oznaczenia i wyróżnienia do naszego księdza za modlitwę i Słowo Boże oraz wsparcie duchowe. Chciałbym podziękować dla wójta gminy Kolno, Tadeusza Klamy i Rady gminy Kolno za znalezienie środków finansowych i wyremontowanie naszej remizy. Dziękuję również dla Krzysztofa Kajko, prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie, za wsparcie finansowe dzisiejszej uczestności i przygotowanie organizacyjne. Dziękuję również tym wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do wspierania naszych poczynań związanych z obchodami naszego jubileuszu. Natomiast